Cześć, jestem Bart. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym kalendarzu adwentowym naszej ulubionej serii. A dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, a jest to... Benefit. Kalendarz do make-upu. Kupiłem go ze strony Douglasa. Kosztował 175 euro. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli byście chcieli zobaczyć ten zeszłoroczny, to będzie tu. No i w opisie macie też całą playlistę przy okazji. Kalendarz ma grafikę taką świąteczną, prezentową, a co fajne jeszcze jest, można sobie to ściągnąć, bo z tyłu są wypisane produkty, które zawiera. I w tym momencie idealnie nadaje się na prezent, bo nie zdradza zawartości. I sam jestem ciekaw, ile produktów z tego użyję, no bo nie wiem, czy będę się malował, ale na pewno przetestuję. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawiajcie zawsze łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo czym będzie nas więcej, tym szybciej rozwiniemy kanał, bo chciałbym, żeby te wszystkie kalendarze trafiały do Was. Ale potrzebuję do tego Waszej pomocy, bo jeszcze niestety jestem troszeczkę za małym kanałem, by dostawać jakieś deale z firmami od kalendarzy. A jeżeli będę dostawał kalendarze od firm, to będę robił rozdawajki, żebyście również je mieli. Istnieje również opcja wsparcia twórcy i wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu. A my zaczynamy otwierać. Cześć, witajcie z bliska. Kalendarz dzisiejszego odcinka. Teraz macie go tak naprawdę z każdej strony. Otwieramy sobie te deczko. Pyk. O, też jest fajne, różowe, nie? Takie pudrowe. Dobra. Okienka są dobrze widoczne, nie będzie problemu z ich znalezieniem. Też świąteczna grafika na plus. Mam swój dingsik i zaczynamy od numeru pierwszego. Jest to maskara, zawiera całe 3 gramy. Zdjęcia z bliska produktów znajdziecie u mnie na Instagramie i tutaj się Wam wyświetli. Numer drugi. O, większe pudełeczko. Mamy takie coś, zobaczcie, się otwiera i zamyka, nie? Pyk! A to jest pędzel. To jest przecież genialne. Cyk, zamkniemy i można go włożyć do torebki. Albo w ogóle wszędzie można go rzucić, a on dalej będzie żył. A tak się niektóre niszczą. Pyk, pyk. Co o tym myślicie? Numer trzeci, tutaj okienka damy na boczek i wyciągamy trójeczkę. Jest to żel kształtujący do brwi, utrzymuje się przez 24 godziny, więc można sobie je tak ładnie wygładzić albo tak nastroszyć. Numer czwarty. Jest to matowy barwnik do ust, całe 2 ml. Jeszcze z czegoś takiego nie korzystałem. Jeżeli wiecie, jak to użyć, to dajcie znać w komentarzu. Numer 5. Ona z dwóch stron się otworzyła. Jest to maskara Bad Gal Bang. Numer 6, czyli coś większego. Jest to wosk teksturyzujący do brwi. Numer 7. Jest to matte bronzer, zobaczcie, w takim kartoniku. Numer 8. Jest to maskara Funfest. Numer 9. Jest to róż do ust i policzków w kolorze róży, całe 2 ml. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Numer 10. Jest to maskara, aktualnie mamy już 3. Zdjęcia z bliska znajdziecie na moim Instagramie. I dajcie znać w komentarzu, jak często się tego używa, albo na ile wystarcza takie opakowanie, czy to jest dzień, dwa, trzy. Dajcie znać w komentarzu. A może to być na przykład na miesiąc albo pół roku, albo rok nawet. Numer 11. Ja niestety maskary nie używam, więc nie wiem, jak to liczyć. Ale przejdźmy teraz do kolejnego okienka.
Jest to podkład wygładzający pory od Benefitu, całe 10 ml. Numer 12. Ale upchane, nie? Jest to róż, zaraz sobie go otworzymy, Terra. W kolorze złoto-czerwonej cegły. Ha! Przeczytałem na opakowaniu, bo powiedziałbym, że po prostu ma kolor taki brązowy albo ceglany. O, o, to pasuje idealnie. Numer 13. Jest to róż w ciepłym odcieniu różowej muszli. Również było napisane na opakowaniu. W życiu bym nie wpadł, że to taki kolor. Ale fajny. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podoba. Numer 14. Jest to lśniący barwnik do ust. 2 ml. Numer 15, czyli duże okienko. Jest to maskara. 8,5 grama. Taka stylówka. Numer 16. Jest to róż w delikatnym odcieniu różu. Numer 17. Jest to bronzer do brwi, w sumie jak maskara do rzęs. Numer 18. Jest to podkład wygładzający pory, 22 ml z taką pompeczką. Numer 19. Jest to spray utrwalający makijaż, czyli jak już się pomalujecie i ten, to jakby taka ostatnia warstwa. Całkiem ciekawe, 15 ml. Numer 20. Jest to niezwykle lekki podkład ukrywający pory, całe 22 ml. Jeżeli ktoś go używał, to dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie. Numer 21. Jest to ołówek do zarysowywania brwi. Numer 22. Jest to róż w odcieniu różowo-turkusowym. Numer 23. Jest to lekki podkład ukrywający pory, 7,5 ml. Zostało nam ostatnie okienko, numer 24. Jest to pianka oczyszczająca pory, Good Cleanup. I zawiera całe 19 ml. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Otworzyliśmy cały kalendarz adwentowy, wszystkie produkty leżą przed nami. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie oraz co bardzo mnie ciekawiło. Jeżeli są maskary, to na ile taka starcza? Bo nie używam, ale widzę, że z tego co tu mam, to zaraz będę musiał zacząć. A, żeby było ciekawie, to z kolorami pomogło mi to, ta karteczka z tyłu. Bo tu są same róże i dla mnie to prawie wszystkie są takie same. No co, co będę kłamał? Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Istnieje również możliwość wsparcia twórcy, na co gorąco zapraszam. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Może się umaluje coś z tego. Benefit! A jakie ty masz benefity za to? Nie mam żadnych. Bo żadna firma nie chciała ze mną współpracować jeszcze. Każdy myśli, że jest Bart za małym twórcą. A Bartek uparty, sam kupuje kalendarze.